Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jestem właśnie w Białej Podlaskiej razem z moim przyjacielem Luką, któremu pomagałem w produkcji w zasadzie jego dwóch nowych filmów na jego kanale, na które serdecznie zapraszam. Również jestem tutaj w czwartek, ale wracamy tutaj już w sobotę na imprezę w Gramofonie, której możecie się też dowiedzieć na Instagramie, na które serdecznie zapraszam was. A kiedy będziesz to wstawiał? Mam nadzieję, że jeszcze jutro to wstawię. No więc to zapraszam, zapraszamy, nie? Więc zapraszamy na imprezę już jutro do klubu Gramofon. Będzie solidnie, ponieważ będę ja, będą moi przyjaciele, będzie cała ekipa. No wracamy teraz do naszych kobiet. Moja dziewczyna nie wie nic o tym, że ja wracam dzisiaj. Powiedziałem jej, że wracam jutro rano, ale zrobię jej małą niespodziankę w naszym związku. Pierwsza taka niespodzianeczka, która się pojawi. Wy będziecie świadkami tej niespodzianki, dlatego też lecimy szybko na pociąg, mamy już kupione bilety. I ciśniemy. A zobaczymy, jak zareaguje. Nie wiem, czy kupię gdzieś kwiaty. Mam nadzieję, jeśli nie kupię nigdzie kwiatów, to kupię jej Legal Cake, które bardzo lubi. Zdrowe, pyszne. Dlatego też śmigamy. Nasz pociąg jest. A my lecimy. Panie, jak to oglądasz? Już jestem w pociągu. I za chwilkę będę pędzić do ciebie. No i fajnie. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, mówię to bezpośrednio z pociągu. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Everybody put your hands up. Będzie mi bardzo miło, zbliżamy się do 20 tysięcy, a na 20 tysięcy robimy telefony do widzów. Czekamy i odjeżdżamy. I jadę do mojej ukochanej. I muszę wam wspomnieć, że od poniedziałku zaczynam jeszcze dietę pudełkową. Więc będę chudszy, będę slim, będę chodzić na siłownię, więc będzie super. Będę lepiej wyglądać też dla was. Dla siebie, dla was, dla mojej kobiety, dla wszystkich. Trochę się rozgadałem, przepraszam najmocniej. Czy mi też tak namiętnie oglądacie moje filmy jak Łukasz? Słuchajcie, to całą drogę włączył i sobie maraton filmów Jurija zrobił. Juriego, Jurija. Stevie Wonder to montował chyba. No i słuchajcie, bardzo przyjemnie, nóżki na fotelu. No i słuchajcie, powiedzcie mi, czy powinienem sobie kupić też również taki portfel Louis Vuitton? Nie zmieniaj się. Czy się zmienia, gdy kupię sobie taki portfel? Sądzę, że się nie zmienię, spokojnie. No, jak ci podobają moje filmy? Uważasz, że są naprawdę świetne. Dobrze, polecasz. No jesteśmy przy Warszawie Wschodniej. Za chwilkę biorę samochód, jadę do Ewy. Ona jeszcze nic nie wie, ona cały czas myśli, że jestem w Białej Podlaskiej. Dlatego też idę kupić albo batony, Legal Cake'i, albo kwiaty. Zobaczymy, co mi się uda wyhaczyć. Ale lecę, szybko pędzę. Ale jestem już na miejscu, to jest najważniejsze. Mega cieszę się, że jestem w Warszawie, chociaż na dłużej. Dzisiaj jeszcze będę i jutro. Dlatego też lecimy po samochód i jedziemy. Ale jasne, ten obiekt piękny. Bardzo chciałem kupić kwiaty, ale niestety pojeździłem do kilku miejsc i niestety nie mogłem ich znaleźć, ale kupiłem tutaj kilka pyszności, jeśli chodzi o wspólny wieczór. Pyszności same zdrowe. Starałem się wybrać takie, które będą jej smakować. I nakupowałem kilka rzeczy, mam nadzieję, że wszystko posmakuje i wszystko będzie pyszne. Tutaj stoi jej samochód. No i muszę czekać. Nie spodziewa się tego, że jestem w Warszawie. Przyjechałem tutaj jakąś chwilę temu. Jest przed 22, więc wszystkie niestety kwieciarnie są zamknięte. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to też podpasuje. Przynajmniej będzie wieczór wspólnie. Będzie miło, sympatycznie. Tylko jeszcze muszę gdzieś zaparkować samochód. Tak, aby móc wrócić z Ewą. Więc muszę za chwilkę przeparkować. No i cierpliwie czekać. Ale cieszę się, bo mam nadzieję, że będzie to dobra niespodzianka dla niej, że jestem tutaj w ogóle i że przyjechałem chwilę wcześniej niż powinienem przyjechać. Dlatego też mam nadzieję, że spodoba się jej moja niespodzianka i delikatnie ją zaskoczę. Słuchajcie, mam takie odczucie, byłem kilka dni w Białej, dwa dni w zasadzie. Powiem wam, że kocham Warszawę, naprawdę lubię tutaj wracać. Jest to naprawdę cudowne uczucie, lubię tutaj być i tutaj przybywać, ponieważ no kocham to miasto. Jest mi tutaj naprawdę wyśmienicie, cudownie, wspaniale i mam mega sentyment do tego miasta. Mimo że nie jestem warszawiakiem, to mam mega sentyment do tego miasta i bardzo dobrze się tutaj czuję. Nie wiem, czy wy też tak macie, kto jest z Warszawy, piszcie mi w komentarzach, kto jest z Warszawy i ma coś takiego samego. Lubię to miasto, wiem, że bardzo duża część Polski nie lubi tego miasta, chociaż nie wiem dlaczego, ale czuję się tutaj naprawdę świetnie i mega się jaram, że jestem. Minęło już 50 minut, odkąd tutaj czekam, ale dostałem info od niej, że za chwilkę już wraca do domu. Słuchajcie, mega się jaram, bo cieszę się, że mogę zrobić ciekawą, znaczy ciekawą, taką niespodzianeczkę. Mam nadzieję, że mi się nie wyładuje aparat. No. Właśnie wyszliśmy. O Boże, jedyny, co ty tu robisz? Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem trochę wcześniej. Zobaczę, czy wszystkie przyjdzie z radością. Ale chyba nie.
przyzwyczaiłeś to specjalnie, że cię nie widzę na mapie. A jak? Jak jest niespodzianka? No super, znowu było. Jeszcze kochanie, w ogóle trochę miałem stresik, nie dlaczego, ale nie wiem, tak niespodzianka pierwsza. Ale miałem ci kupić kwiaty, szukałem kwiatu, nie było nigdzie kwiatu, ale mam dużo pyszności w plecaku. No to dobrze, ale bo kwiaty dobre rzeczy, byłyby no. Dobre teraz, dlatego że wyjeżdżamy jutro, więc bez sensu, kwiatki byłyby pojutrze. Same w domu. To nie, to miałby sens. Pojutrze, kochanie, ale tak. Cieszysz się? Tęskniłam się za tobą. Najbliżej. Mua, moja. Dobra niespodzianka? No w ogóle w życiu się nie spodziewałam. A czy teraz już na przykład wiem, czemu tak pisałeś mi, żebym ci dała znać, jak trening i tak dalej. Spryciarzu. Spoko, następny raz wymyślę coś innego. W ogóle nie podejrzewałam tego, dlatego że masz mamy się na mapie. W sumie nawet tak ostatnio myślałam o tym, że nie możesz mi nigdy zrobić takiej niespodzianki, bo ja i tak zawsze wiem, gdzie ty jesteś. Wyłączyłem mapę. Naprawdę? Ale ja i tak nie wchodziłam w ogóle na to. Tak myślałem, ale za szybki wypadek wyłączyłem. O. Bardzo mi dobrze, bo jakbym zobaczyła, że wyłączyłeś przede mną mapę, to od razu do ciebie zadzwoniła z pytaniem, gdzie jesteś, co robisz. Powiedziałbym po prostu, że coś tam wiesz, zasięgiem coś mi nie działa. Na luzie. Działa. Oczywiście, że działa. Oczywiście, że nie. Spoko. Ale jakże wyłączyłeś mnie na mapę? Będę czasami wyłączać mapę, po prostu, żebyś nie wiedziała kiedy, co nie. I jak. Oczywiście, że tak. To ja też będę. Dobrze. Jesteś słodziutka. A mega się cieszę, że przyjechałem. Już się cieszę. Czekają na ciebie śmieci do wyrzucenia. Ale naprawdę. Dzięki, kochanie. Bo były ciężkie. Dobrze, kochanie. Zaczekam, aż wrócisz. Dobrze, skarbie. Taka niespodzianka moja. Świetnie, kochanie. Dziękuję. Znowu coś się nowego dzieje. Coś się zmienia i zmienia się. Moja kobieta, dziewczynka. Ona się nie zmienia, ale zmienia się to, że właśnie pamiętacie, jak się wprowadzałem tutaj, jak się cieszyłem, że się tutaj wprowadzam. No, tak się złożyło, że po 3 miesiącach się stąd wyprowadzam. Czas zmian, czyli spakowane torby Ikei. No i lecimy. Dzisiaj przeprowadzamy się, przenosimy rzeczy, zmieniamy totalnie otoczenie, później zmienimy mieszkanie na jeszcze inne. Już wspólnie, teraz lecimy do Ewy, zawieźć te wszystkie pakunki. Właśnie nagrywać, jak jestem w piżamie. A później, kochani, jedziemy do Białej Podlaski. Jedziemy do Białej Podlaski z moją ekipą. Zobaczycie wszystko, wszystko wam nagra, wszystko wam zrelacjonuję. Zrelacjonuję, nie nagrywaj moich. Dokładnie tak, piękna piżama, słuchajcie, różowe spodnie, szare wary. No jest fajnie. Więc tak, raz, dwa, trzy, pakujemy się do windy i lecimy. Łup, łup. Yeah. Jarasz się razem z nami? Jarasz się, kochanie, że ja przyprowadzę się do ciebie? Nie, ja mam piżamę na sobie. Ale jarasz się, że się do ciebie przyprowadzam? Teraz jest bezmieniona. Tak, chodź tu. Piękna winda, dobra, lecimy. Pup! I ciśniemy do Lukity i napiszcie mi, co sądzicie o moich nowych okularach. Uhu! On tak jak wspominałem, z chłopakami mamy trening. Gramy w piłkę. Gramy w piłkę. Cudownie. Panowie, jak tam? No, ze mną wygrałeś. Nie, no w Białej Podlaskiej wygrałem z tobą 5 razy. Nie, wygrałem. Nie. Nadi. Co to jest? Aparat. Aparat, co to ma być? Nie przeszkadza, nie postrzeli bramkę, widzisz? Trening po całości. U was będzie trochę migota. I ciśniemy. A jutro, panowie, jesteście gotowi? Okej, okay, tak myślałem. Jak zawsze. Kurde, no. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu, dziękuję bardzo za komentarze, dziękuję bardzo za odbiór poprzednich filmów, bardzo, bardzo pozytywny. Zostawcie suba, zostawcie łapeczkę w górę, będzie bardzo mi miło, będę robić dla was więcej filmów. Teraz nagrywam film z Białej Podlaski, vlog zaczynam jutro. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, do zobaczyska, peace i dzięki bardzo. Yo, salut. Dzień dobry, Białej Podlaska, jestem właśnie tutaj u was, ale wracam jeszcze do was w sobotę do klubu Gramofon, będę tam ja, będzie tam cała moja ekipa i zrobimy konkret melanż jak zawsze. Muzyczny stos w klubie Gramofon już w sobotę o godzinie 21:00 start. Tego też widzimy się na miejscu i ciśniemy gruby melo. Woo, woo. Yeah.